W szkole podstawowej w Ruszkowie I odbył się gminny konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem wójta gminy Kościelec, pana Dariusza Ostrowskiego. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych działających na terenie gminy Kościelec, wcześniej wyłonionych na poziomie szkolnym. Młodych poliglotów podzielono na 3 kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Uczniowie byli na tyle dobrze przygotowani, że aby wyłonić zwycięzcę w kategorii klas 7-8, komisja konkursowa musiała przeprowadzić dogrywkę, ponieważ uczniowie uzyskali identyczną liczbę punktów. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kościelec, a wręczali je pani dyrektor Dorota Kostrzewa, sekretarz gminy Krzysztof Nawrocki oraz pani Karolina Chęcińska. Te nagrody, które dzisiaj otrzymacie, są od pana wójta, który kazał wam złożyć najserdeczniejsze gratulacje z tego powodu, że znaleźliście się tutaj, że przystąpiliście właśnie do gminnego konkursu języka angielskiego. Laureatami zostali. Podniosła chwila. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 1-3 otrzymuje Maciej Król. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 1-3 otrzymuje Michał Wilczewski. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 1-3 otrzymuje Alicja Mazur. I dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 4-6 otrzymuje Wiktor Pilarski. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 4-6 otrzymuje Dawid Balcerzak. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 4-6 otrzymuje Adam Królasik. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 7-8 otrzymuje Kacper Zięba. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 7-8 otrzymuje Aleksandra Oblizanka. I ostatni dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w gminnym konkursie języka angielskiego w kategorii klas 7-8 otrzymuje Maciej Anastaziak. Dziękuję.
Na zakończenie uczniowie szkoły podstawowej w Różkowie I przedstawili krótką część artystyczną, podczas której zaprezentowali m.in. taniec irlandzki oraz piosenkę Moje serduszko w języku migowym.